Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy na relację z drugiej edycji pikniku wędkarskiego z rodziną na ryby, który odbył się 25 maja na terenie kempingu Tumiany. Pomysł na piknik powstał z inicjatywy burmistrza Barczewa. Spotkaliśmy się w tamtym roku jakoś w marcu i był taki pomysł, żeby zrobić coś z rybami. Wiadomo, że w okolicy mamy pełno jezior, więc zróbmy zawody wędkarskie. I tak to powstało. Już ta impreza jest po raz drugi. U nas w Tumianach cieszy się powodzeniem, jest dużo uczestników. Wraz z kempingiem Tumiany oraz gminą Barczewo imprezę organizowała lokalna grupa rybacka po Jeziorze Olsztyńskie. Jest to stowarzyszenie zrzeszające trzy sektory, czyli sektor gospodarczy, sektor społeczny i sektor publiczny. Działamy na obszarze 8 gmin. No i naszym celem jest aktywizacja obszarów wiejskich, mieszkańców obszarów wiejskich, jak również właśnie wspieranie inicjatyw oddolnych, tego typu rzeczy właśnie jak zawody wędkarskie. Zawody wędkarskie rozgrywano w dwóch kategoriach. Indywidualnej, gdzie stanowiska zawodników rozlokowane były na Tumiańskim Półwyspie otaczanym przez jezioro Pisz, oraz rodzinnej, gdzie bój toczył się na stawie hodowlanym. W zawodach rodzinnych warunek jest taki, żeby minimum dwie osoby. Oczywiście spokrewnione i tutaj mamy przykłady drużyn właśnie od dwóch osób do sześciu i są to czasami dziadkowie, rodzice i wnuki. Moja córeczka Zosia, żona Justyna, no i ja tak tutaj skromnie pomagam tylko tutaj. Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie. Pilnujemy w sumie tylko tego, żeby tak jak w zawodach drużynowych, rodzinnych, łapać można na maksymalnie dwie wędki, w zawodach indywidualnych na jedną wędkę. Uczestnicy nie stwarzają żadnych problemów, także tutaj naprawdę jest spokój, cisza. Piknik rodzinny to impreza ciesząca się dużą popularnością, z czego być może nie do końca zadowolone są same ryby, bo z tak profesjonalnie przygotowanymi wędkarzami ciężko jest nie dać złapać się na haczyk. Ja łowię na robaczki. Mogę nawet pokazać. O, takie różnokolorowe robaczki. Snęty naturalne i roślinne. Łowimy głównie na pinki i białe robaki. W zanęcie też mamy troszeczkę pinków i robaków. Bierze głównie mały leść i płotka. Na niektóre przynęty nie tylko ryby miały ochotę. Na cześć zawodów dopisywała także pogoda, choć początkowo jej prognozy nie były zadowalające. Drugi piknik wędkarski z rodziną na ryby byłby jeszcze bardziej udany, gdyby nie strach przed pogodą. Raczej strach, ponieważ rano meteorolodzy opowiadali, że w kraju będą tak skrajne warunki pogodowe, że podejrzewam stąd sporo ludzi zrezygnowało po prostu. Myśmy wierzyli, ja od razu założyłem, że będzie super i uważam, że jak na zawody wędkarskie to jest super, ponieważ rozpoczynanie zawodów wędkarskich o godzinie 11 to jest raczej utopia i wędkarze nie lubią czegoś takiego. Łowi się rano, kończy się o godzinie 11. My zrobiliśmy to odwrotnie, ale właśnie w takim układzie pogodowym to jest to. Jak się okazuje, wędkarstwo to w naszej gminie popularna dyscyplina. No na co dzień. Akurat to jezioro, to tu się wychowałem, niedaleko, w Barczewie. Tutaj łowię bardzo często, mam tu działkę nawet. Jak tylko nie pracuję, to wędkuję. Nie, żartuję, tak od czasu do czasu, rekreacyjnie. Czemu łowienie ma tylu zwolenników? Ludzi wędkowanie pociąga głównie dlatego, powiem, co mnie pociągało, że myśliwy widzi zwierzynę jak na dłoni. Natomiast wędkarz no, musiałby wydać nie wiem jakie pieniądze, żeby mieć ten sprzęt, gdzie zobaczy rybę. A tutaj właściwie nie widać. Dlaczego? Bo szansę ma i ryba, i wędkarz. Z tym, że no, chyba przy dobrym sprzęcie i tym to ryba ma mniejsze. I te owady, to wszystko jak śpiewa? Tą ciszę, nie ma samochodów. Nie ma miasta. Jest tylko... Oj, nie pusta. Jest tylko ten przyroda. I to jest bardzo fajne. Cisza, spokój, rekreacja, choć od czasu do czasu dość spora adrenalina, bo może okazać się na przykład, że zamiast ryby złowiliśmy własnego dziadka.
I gdzie ten haczyk był u pana? No tak w głównej wawdze mi się wbił, ale na szczęście nie głęboko, to mogłem go usunąć. Po sygnale kończącym zawody odbyło się sędziowskie ważenie, wywołujące równie wielkie emocje, co samo wędkowanie. Jak ja bym go mogę go przeważyć? Lina, dobra. Poczekaj. Jest tak z ciekawości, bo chciałem zobaczyć na ważu. Nie, kilogramowca. No, kilo 13. No dobra, zalecimy. Ile ten lesz miał? Kilo 80. O kurczę, to a to lesz pełni. Nie? Tam też jest lesz. Ale jeszcze jeden. Tylko spyk na mężowi, że jeszcze spyk. Oj Karolek, no Boże. Właśnie ważymy ryby. Uj się, no Boże. Nareszcie widziałem tego mojego leszcza. A ja na niego poluję tyle czasu. Jest tam jeszcze jeden tego. Rafał, a ten prąd włączyłeś? Tak, prąd włączyłem. Skórko, patrzcie. Jeszcze. Daria, o 4 rano jak słyszysz warko, to ja wjechałem. Dobra, nie ma sprawy. I tamtego. No. Będzie. To jest ryba. Panie i panowie. Szybciej, bo już mnie ręka boli. Dobra, pani, ja dostaję krzywdę zrobić tutaj. Prosto. Wolę siatkę porwać. No. I tak, i w te wrzucie, tego jeszcze. Jeszcze tego też. Dobrze. Lesz już, faktycznie to wiadro się... Jest 11? O, jest. Nie, 10. Jest 11. 11. No, 11. Jeszcze tą płotkę dorzucę do ręki. 11. Ja na ślepo robię. 3,55. Po zważeniu wszystkie złowione ryby odzyskały wolność. Powolutko, tylko bez wrzucania, ale tak powoli. No. Dam się trochę ziemia napada. Uwaga. W klasyfikacji rodzinnej zwycięzcą okazała się drużyna pod nazwą Brykada Kryzys z imponującym wynikiem 11 kg złowionych ryb. Brygada Kryzys była bezkonkurencyjna. Członkowie drużyny złowili także największą rybę w swej klasyfikacji, ważącą prawie 2 kilo. W zawodach indywidualnych zwycięzcą został Jacek Warmiński, który złowił około 4 kg ryb, a największą rybą w tej kategorii był leszcz ważący 0,37 kg, złapany przez Michała Sajnacha. Najmłodszy zawodnik, Igor Zawadzki. Najmłodszy, nie najgorszy, najmłodszy, dlatego otrzymuje największą rybę. Proszę Państwa, widzieliście? To rewelacja. Proszę. Super. I medal jeszcze. I dyplom jeszcze. Na wszystkich uczestników czekały pyszne potrawy przygotowane przez kucharza kempingu Tumiany. Dzisiaj przygotowaliśmy pstrągi wędzone. Bigos jest i kiełbaska z grilla. Czy te dania wszystkie są, że tak powiem, swojskie i na miejscu robione? Jak to wygląda? Tak, pstrągi sami wędziliśmy, oczywiście zakupione, nie mamy swoich tutaj zestawu, ale zakupione były zestawów hodowlanych i wędzone przez nas. No bigos oczywiście u nas robiony na kuchni i kiełbaska na grillu. Tego dnia koniec zawodów wędkarskich nie oznaczał końca rywalizacji. Wędki zamieniono na wiosła i chwilę później ruszył wyścig kajakowy. Ile jeszcze dwa się przygotują? Na tej, na Tumianach kręcę tego takiego. Najlepiej mają, bo mają najlepiej, mają najluźniej. No, chyba jest... Dobra, zaraz tam ci się złoczy. Skończyłyście już? Tam ci do pomocy. Łódka powinna pierwsza płynąć. No, miała płynąć. No, no i tak to nie będzie. Super!
młoda załoga druga, o, z młodzieżowcem. No, ten z tyłu musiał dawać nieźle. Puszka, dawaj! Centrum Kultury i Promocji Gminy przygotowało także szereg zabaw i konkurencji dla najmłodszych. Teraz ciągnij, łap, 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 jest! Zobacz, jaki masz w środku numer. Dobrze, dobrze, spokojnie. 4. I przekaż wędkę dalej dla kolegi. Odpadają. I połóż rybkę z powrotem. Niech ona sobie dalej żyje i pływa. Dobrze, w oczy dwa. Były dyplomy, medale, puchary, ale tak naprawdę w rodzinnym pikniku wędkarskim chodziło o coś zupełnie innego. Ideą pikniku z rodziną na ryby jest głównie integracja rodzinna. Na stawie są całe rodziny dosłownie. Są dziadek, babcia, wnuczek, mama, bo są i takie. Są jeszcze bardziej rozbudowane, pięcioosobowe zespoły, trzyosobowe, cztero. Chodzi o głównie o to, żeby rodzina była ze sobą, żeby to nie chodzi ani o wielkie połowy, ani o wielkie zdobycze, natomiast tak rzadko rodziny bywają, korzystają z przyrody razem, że myślę, że to jest super pomysł, bardzo dobry pomysł. I kiedy popatrzyłem na tych maluchów takich zafascynowanych, kiedy wyjmowali płotkę i cieszyli się, dziadku, zobacz, złowiłem, a dziadek z boku siedzi i nic nie złowił, i to jest to. Sądzę, że więcej czasu na łonie przyrody, a mniej przy komputerze, i to będzie rewelacja. Imprezę zakończyła biesiada. Kto tam nie był, niech żałuje, a nadrobić to będzie można w przyszłym roku, biorąc udział w trzeciej edycji tej imprezy, na którą już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy. W tym programie to wszystko, na następny zapraszamy za tydzień.